Proszę księdza, Caritas to kościelna instytucja charytatywna. Jakie są główne cele do realizacji właśnie tutaj na Pradze? Jako kościelna organizacja charytatywna przede wszystkim chcemy pomagać najbiedniejszym, pomagać właściwie w duchu Ewangelii, a więc dzieciom, ludziom młodym, ludziom chorym, cierpiącym, bezdomnym, tym, którym jest trudno generalnie, tym, którzy najbardziej potrzebują miłości, potrzebują wsparcia i to jest generalnie, każdy człowiek biedny jest naszym odbiorcą, res sacra miser, bo dla Kościoła, dla Caritas ubóstwo, człowiek biedny jest kimś świętym, tak jak mamy taki piękny napis na krakowskim przedmieściu, res sacra miser, ubóstwo to coś świętego i pochylamy się w duchu Jezusa Chrystusa nad każdym człowiekiem biednym, w szerokim tego słowa znaczeniu. Czy Caritas Polska również obejmuje działalność promocji sportu wśród młodzieży? Można powiedzieć, że my dążymy do tego, żeby Caritas generalnie w całości pomagał człowiekowi, a więc w wymiarze duchowym, w wymiarze psychicznym, jak również materialnym. I nie bronimy się jakby przed również szerzeniem działalności sportowej. Często Caritas choćby organizowała mecze charytatywne, księża, dyrektorzy Caritas w Polsce grali z dziennikarzami, z innymi właściwie, powiedzmy, ludźmi w różnej profesji. A więc to też każda okazja jest dobra, żeby właśnie integrować się, poznawać, a jednocześnie, żeby z tego wynikało dobro, że możemy w ten sposób pomagać innym. Właśnie poprzez różnego rodzaju formy sportowe. Zresztą kolonie Caritas, jakie są organizowane, również w dużej mierze mają na uwadze rozwój fizyczny młodego człowieka. W zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda? I Caritas przed tym się nie broni, aczkolwiek, mówię, jest jakby pewna hierarchia, jest pewna kolejność, ale przed tym się nie bronimy i uważamy, że to też jest jedna z form bardzo dobrych, kiedy poprzez sport możemy dotrzeć do dzieci, do młodzieży, która również przeżywa kryzys może wartości, a sport jest dobrą wartością, żeby dotrzeć. Czy zdaniem księdza dyrektora inline skating, zwany popularnie jazdą na rolkach, może być jedną z dyscyplin sportu do krzewienia wśród młodzieży? Ta dyscyplina sportu uważam też jest bardzo dobra, bo młodzież lubi pewne ryzyko, pewną brawurę i tu jakby pojawia się wspaniała przestrzeń, żeby po pierwsze zagospodarować czas młodemu człowiekowi, a jednocześnie jakby odpowiedzieć na to, co ten młody człowiek lubi, zaangażować go, zaabsorbować czymś i to jest bardzo dobra forma właśnie tego typu, żeby ten młody człowiek czuł się też potrzebny, a jednocześnie umiał organizować sobie wolny czas, bo wiadomo, że wszelkiego rodzaju ucieczka w narkotyki, w alkohol i w inne jakieś uzależnienia, to jest następstwo tego, że młodzież nie umie zagospodarować sobie wolnego czasu, nie umie jakoś znaleźć pewnego świata wartości. I myślę, że ta forma jakby odpowiada na dzisiejsze potrzeby i dążenia młodzieży. A czy możemy liczyć na wsparcie naszej pierwszej inicjatywy ze strony Caritasu? Ja tutaj obiecuję ze swojej strony, że będziemy też promować tę formę i będziemy zachęcać, a może również będziemy też zainteresowani tym, żeby nasze dzieci, młodzież, placówek Caritas, zwłaszcza Świetlic, to się zaangażowało i myślimy o tym, już rozmawiałem z panem Krzysztofem Szybińskim, że może w innych miejscach stworzyć takie fajne centra, gdzie można przyjemnie, dobrze i właściwie spędzić wolny czas, a jednocześnie czuć się potrzebnym i jakoś uciekać przed zagrożeniami dzisiejszego świata. Dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia na zawodach Snoopy 2006. Dziękuję i również mam nadzieję, że się spotkamy, że to będzie wspaniała uroczystość, impreza, że znajdą się nowi zapaleńcy. Dziękuję bardzo. Ale żeby kogoś poznać i kogoś pokochać, to trzeba tego, którego chcemy znać i kochać, nam przybliżyć. Czyli trzeba go dobrze zrozumieć. Skąd jest, kim jest, jak przyszedł na świat i co dla nas robi. I teraz dlaczego Pan Jezus tutaj w tabernakulum jest obecny cały czas
dla nas, abyśmy do Niego mogli ciągle przychodzić i ciągle Mu mówić: Jezu, kocham Ciebie, Jezu, ufam Cię. Widzicie, tutaj mamy Pismo Święte, Księgę Starego i Nowego Testamentu. To jest taka duża księga, bardzo można powiedzieć gruba, która składa się z 72 ksiąg. Czyli możemy to nazwać, że to jest taki ocean biblijny. Ale żeby pływać w jakimś oceanie, to trzeba mieć cel, do którego płyniemy, i nauczyć się dobrze i wiedzieć, jak mamy w tym oceanie biblijnym pływać. Więc dlatego my możemy, będziemy się tak samo posługiwać taką książką, która się nazywa Przewodnik Biblijny. I z tego przewodnika biblijnego będziemy dużo wiadomości czerpać, żeby nauczyć się pływać po tym oceanie biblijnym. A ten ocean biblijny, czyli ta duża księga, składa się, no myślę, że wiecie, z ilu ksiąg. Ja wam podpowiem. 72. 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Czyli zostaje nam dzisiaj to, że Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, ile ma ksiąg razem? 72. Stary Testament ile? 45, a nowy? 27. Nie, 27. Czyli 45 i 27 razem jest ile? 72. To są takie wstępne nasze wiadomości o tym oceanie biblijnym. Czyli poznajemy najróżniejsze, można powiedzieć, jakby takie fale czy kierunki tego oceanu biblijnego. Ale w tym oceanie biblijnym mamy ciągle, cały czas patrzeć na Pana Jezusa, ukrytego w Eucharystii. Bo z tego jakby oceanu biblijnego wynurza nam się obecność Jezusa. A kim jest Jezus? Czy Pan Jezus jest? Jest Bogiem. I kim jeszcze dla nas? Człowiekiem. Bogiem, człowiekiem. A jako Bóg człowiek jest kim? Mesjaszem. Jest? Mesjaszem. Jest Mesjaszem. Czyli jest Synem Bożym i Mesjaszem. A co to znaczy Mesjasz? Zbawiciel. Czyli Zbawiciel. Więc dlaczego Jezus Zbawiciel jest tutaj? I teraz widzicie, całe wszystko to, o czym będziemy rozmawiać ze sobą i co będziemy poznawać w tym oceanie, będzie to ciągle między czym? Między żłóbkiem a krzyżem. Czyli my w tym oceanie biblijnym, poznając Jezusa, żeby Go poznać i kochać, będziemy stale chodzić między żłóbkiem a krzyżem. Ale popatrzcie się, tak to się u nas układa w naszej kaplicy, że nasza kaplica to jest kaplica Miłosierdzia Bożego, ale dom nazywa się Betlejem, dom chleba życia. I ciągle Pan Jezus jest tutaj w tabernaklu między żłóbkiem a krzyżem. Czyli będziemy poznawać całą drogę Pana Jezusa od żłóbka do krzyża. Dzisiaj mamy dzień bardzo szczególny. Dzień zwiastowania Najświętszej Marii Panny. I Marto, Ty nam teraz zacznij czytać o tym dniu, który dzisiaj szczególnie święcimy. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego prawica Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święty, które się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł on od niej anioł. Poznaliśmy z tego czytania, że anioł przyszedł do jakiego miasteczka? Nazaret. Do Nazaret. A w jakiej dzielnicy? W Galilei. Czyli musimy zobaczyć, gdzie się znajduje Galilea i gdzie jest Nazaret. Będziemy nieraz korzystać jeszcze, taki jest mały atlas biblijny z tego atlasu, ale tutaj mamy jeszcze troszeczkę lepszy atlas, wyraźniejszy i na nim sobie zobaczymy. Tutaj to jest Palestyna, czyli Ziemia Święta z czasów Pana Jezusa. Tak wyglądała. Zobaczcie, tutaj jest Galilea. Tu, w tym miejscu jest Galilea. W miejscu Nazaret, także tutaj cała ta część nazywa się Galilea i Pan Jezus właśnie był znany jako Galilejczyk, czyli z Galilei pochodził. A ta część to jest Judea, tutaj jest Samaria, Samaria, Judea i tutaj jest za Jordania, to jest za rzeką Jordan. I to jest jezioro galilejskie, a to jest jezioro Słone, czyli jezioro, Morze Martwe inaczej się nazywa. Widzicie, i na tej ziemi jest to ziemia, na której się dokonało zbawienie całego świata. Możesz zobaczyć, proszę bardzo. Widzisz? Galilea, zobaczymy się proszę. I tutaj, w tym mieście Nazaret, Maryja, której mamy tutaj piękną ikonę, ikonę Maryi, nazywamy tę ikonę Maryi Matki Eucharystii. Dlaczego Matki Eucharystii? Bo kto jest obecny w Eucharystii? Pan Jezus jest obecny. Więc jeśli Maryja jest, przepraszam, matką Pana Jezusa, to jest tak samo i matką Eucharystii. Jak papież Jan Paweł II nazwał Maryję niewiasta Eucharystii, a my jeszcze dodajemy i matka Eucharystii. Matka, która dała nam Jezusa, Syna Bożego, który jest obecny w Eucharystii. Bo kto wybrał Maryję na matkę swego Syna? Bóg Ojciec. Jeśli Bóg wybrał dziewczynę z Nazaretu na matkę swojego Syna i taka jest wola Boża, znaczy, że my też mamy do Maryi ciągle się zwracać, bo przez nią przyszło na świat zbawienie. Nasze audycje nadajemy w każdą niedzielę od godziny 18:18. Bardzo. Na straganie w dzień targowy. Tak słyszy się rozmowa. Niech Pan się o mnie oprze. Pan tak biednie, Panie Kopr. Cóż się dziwić, mój szczypiorku. Leży to już od samego wtorku. Groch po brzuchu, rzepę klepie. Co tam, rzepko, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochę. A to feler, jęknął seler. Nagle słychać głos fasoli. Bądź taka na mnie wielka, pężyła się bruselka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. Pusta rzeszy mile. Smutno. Moi drodzy, po co wasze skwary głupie i kłótnie? Lecz i tak zginiemy w sumie.
jakiej pogody możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 3 dni. Przez najbliższe kilka dni będzie ładna, słoneczna pogoda oraz z każdym dniem temperatura będzie wyższa. Jutro na termometrach 83 stopnie, w piątek już 89, a w sobotę aż 93 stopnie i dużo słońca. Zapraszam na występ zespołu Integracja z Wyszkowa, którego trenerką jest pani Jolanta Wiśniewska.